trupa. Zginął Robert II. Upadło królestwo. Jego koronę otrzymał bojownik Inosa, który przyjął imię Robert III i obiecał zjednoczyć królestwo. Los sprzyjał Robarowi III i wkrótce objął on we władanie kontynent. Lecz gdy wyruszał na morze, chcąc odzyskać Wyspy Południowe, na królestwo padł cień, który zmącił mu umysł. Gdy jego oddziały dotarły na Arganię i zajęły Torniarę, umysł Robara był zaledwie świeczką migoczącą w ciemności. Amulet. Trzeba walczyć. 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 Dowódcy Robara wypełnili rozkazy co do joty. Lord Hagen poprowadził swych żołnierzy na zachód wyspy, a Lee na wschód, gdzie miał oblegać królewskie miasto Setarif. Oj, no na bognach, ja później potem przejdziesz tam. Oj. Cisza! Potrzebuję ciszy i spokoju!
Wracaj tu! Wracaj i walcz! A tu jesteś. Ivy? Znowu miałeś koszmary? Tak, o królu w jaskini. To dlatego, że całe dnie przesypiasz. Rozumiem, że przyszłaś tu, żeby ponarzekać. Nie, mój ojciec cię szuka. Gromar? Czego chce? Nie wiem, ale jest w złym humorze. To lepiej pójdę i z nim pomówię. Dostanę całuska? Nie teraz. Wszystko dobrze? Witaj, Oruku. To ty, pasterzu. Gromar cię szuka. Nie wiesz, czego chce? Nie, ale lepiej się pośpiesz, pasterzu. Gromar szuka cię już od dłuższego czasu. Co ty knujesz za moimi plecami? A, chodzi ci o... Mogę to wyjaśnić. Czyżby? Chcę się tylko czegoś nauczyć. Tak, a moje owce potrafią tańczyć. Trzymaj się z dala od mojej córki. Od twojej córki? A, naturalnie, my... chcemy zachować czystość do czasu zaślubin. Ja... chcę nauczyć się żyć jak uczciwy człowiek. Chcesz poślubić moją córkę? Kocham ją, a ona mnie. Miłość, dobre sobie. Skoro chcesz moją córkę za żonę, musisz przejść 3 próby. Taki jest zwyczaj w mojej rodzinie. 3 próby. To co mam zrobić? Wiesz, gdzie znajduje się grób Melgana? W krypcie, tuż za gospodarstwem Nuta. Zgadza się. Udaj się do krypty, zabierz sztylet Melgana z jego grobu i mi go przynieś. Przeklęta wojna!
tu jesteś. Czy to krew, synu? Nie obawiaj się, owcy. Nie moja. Na bogów! Znowu? Miałeś je ochraniać, a nie zarzynać. W porządku. Przepraszam. Ostatnim razem mówiłeś to samo. Po ślubie, Ivy. Och, to cudownie. Rozmawiałeś już z Gromarem? Potrzebna ci będzie jego zgoda. Rozmawiałem. Chcę, żebym przeszedł 3 próby. Zrób co w twojej mocy, synku. Halven, jak się masz? Troszkę niepokoi mnie ten statek, który niedawno widziałem na horyzoncie. Jak myślisz, co to może być za statek? Myrtański okręt wojenny? Oby nie, ale to możliwe. Niech Inos macie w opiece. Niech Inos macie w opiece.
Czego chciał mój ojciec? Chciał mnie sprawdzić. Sprawdzić? Tak. Powiedziałaś mu o nas? Nie upadłam na głowę. No ale ktoś mu o nas powiedział. Co teraz? Teraz przyniosę twemu ojcu sztylet z grobu Melgana, żebyśmy dostali zgodę na ślub. Chcesz mnie poślubić? Oczywiście. Chcę, tylko to dzieje się tak szybko. Od kogo twój ojciec mógł się o nas dowiedzieć? Może od Oruka. Powiedziałaś o nas Orukowi? Nie, zobaczył nas i o to się pokłóciliśmy. Dobrze cię widzieć.